Dzień dobry Państwu. Jak wiemy, życie nie jest sprawiedliwe, nigdy nie było i pewnie nigdy nie będzie. Niestety często przez to najbardziej cierpią dzieci, ale tutaj nie musimy być obojętni. Możemy dzieci otoczyć opieką, możemy takim dzieciom pomóc. W jaki sposób? No, zaczynając od teoretycznie najprostszej rzeczy, ale z drugiej strony też nie takiej łatwej. Od rodziny zastępczej. Jak to funkcjonuje, opowie nasz dzisiejszy gość, pani Małgorzata Kozak, wicedyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy w Rodzinie. Witam serdecznie. Dzień dobry. Pani Małgorzato, czy trzeba jakieś specjalne warunki spełnić, żeby zostać rodziną zastępczą? I jakie zadania ma taka rodzina zastępcza? Trzeba być przede wszystkim przyzwoitym człowiekiem, mieć pozytywną opinię Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. Trzeba kochać dzieci. Nie trzeba mieć specjalnego wykształcenia. Często ludzie pytają, czy muszą być małżeństwem, żeby być rodziną zastępczą. Nie, nie trzeba być małżeństwem. Rodziną zastępczą może być też osoba samotna. Pamiętać trzeba natomiast o tym, że musimy mieć warunki mieszkaniowe, żeby przyjąć do siebie dziecko. No bo właśnie, nigdy nie wiemy, jakie dziecko do nas trafi. Czy my mamy na to wpływ? Co to są za dzieci, które trafiają do rodzin zastępczych? Do rodzin zastępczych trafiają dzieci, których biologiczni rodzice decyzją sądu mają ograniczone prawa rodzicielskie, a więc to są dzieci, które nie mogą być adoptowane, bo rodzice nie są pozbawieni praw rodzicielskich. Często są to rodzice, którzy się pogubili, na przykład popadli w nauk i sąd daje szansę rodzicom. Dziecko zostaje umieszczone czasowo w rodzinie zastępczej, a rodzice mogą podjąć na przykład leczenie. Zdarza się oczywiście, że tej szansy rodzice biologiczni nie wykorzystują. Wtedy sąd pozbawia takich rodziców praw rodzicielskich i te dzieci mogą być adoptowane, znaleźć nową rodzinę. No właśnie, czyli to nie jest określone czasem, ile takie dziecko będzie w tej rodzinie zastępczej. My musimy być przygotowani, chcąc zostać rodziną zastępczą, na to, że w każdej chwili właściwie to dziecko można nam zabrać. Tak, ale jeżeli lubimy małe dzieci, jakoś szczególnie mamy dar do wychowywania małych dzieci, to możemy zostać rodziną o charakterze pogotowia rodzinnego i do takiej rodziny kierujemy dzieci do roku, czyli malutkie dzieci. Te dzieci rzeczywiście bardzo szybko albo trafiają do rodzin już nowych, bo sąd tutaj nie daje długo szansy rodzicom biologicznym. Ale zdarza się też, że w ciągu pół roku, roku odnajdują już swoich innych opiekunów. Bardzo rzadko, tak mniej więcej 10% dzieci wraca pod opiekę swoich biologicznych rodziców. Do jakiego wieku dzieci trafiają do rodzin zastępczych? Ile lat mogą mieć maksymalnie? Nie ma granicy. 18 rok życia to jest granica bycia dzieckiem. Natomiast no, dzieci trafiają do pieczy tak w wieku 12 lat, 7 lat, 3 lat. Później już raczej rodziny nie decydują się na przyjęcie takiej młodzieży. Te dzieci niestety trafiają najczęściej do placówek opiekuńczo-wychowawczych. No i jest to jakaś alternatywa jednak dużo lepsza od domu dziecka, tak? Dlatego pani też tak walczy o to, żeby rozpropagować te rodziny zastępcze, żeby ludzie się nie bali zostać rodziną zastępczą. Czyli nie jest to aż takie trudne, trzeba się zgłosić do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, tak? Tak, trzeba się zgłosić do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie i jeżeli chcemy przyjąć do siebie jedno dziecko, to taka rodzina po oczywiście pozytywnej opinii uzyskanej przez naszego specjalistę wychowuje dziecko i otrzymuje rekompensatę środków na utrzymanie tego dziecka, ale można też być zawodową rodziną zastępczą, czyli przyjąć pod swój dach co najmniej troje dzieci. Wtedy oprócz tego, że otrzymujemy środki na utrzymanie dziecka, taka osoba otrzymuje wynagrodzenie, a nasze miasto Opole jest takie fajne, że w przypadku osoby czy rodziny, która deklaruje chęć bycia zawodową rodziną zastępczą, prezydent miasta Opola na czas pełnienia tej funkcji użycza bardzo duże mieszkania. One są już wyposażone, umeblowane. Mamy takie rodziny w mieście. Czyli jest dużo udogodnień, aczkolwiek dobrze by było, żeby zainteresowani nie traktowali tego jako sposób zarobkowania, tylko przede wszystkim to ma być celowane dla dzieci. Jesteśmy po Dniu Dziecka, bo dzisiaj jest 2 czerwca, które zazwyczaj jest radosnym świętem, no bo celowanym do dzieci, ale nie wszystkie dzieci mają takie święto. Tutaj mamy takiego pięknego pajacyka. Dzieci zazwyczaj na Dzień Dziecka, zwłaszcza te małe, lubią mieć zabawki, ale co to jest za pajacyk?
Ja myślę, że to jest taki prezent dla wszystkich dzieci, które mieszkają w mieście Opolu. Wymyśliliśmy tego pajacyka, ponieważ 19 czerwca na Placu Wolności będziemy organizować taki piknik dla rodzin. Chcemy ideę rodzicielstwa zastępczego promować. Bardzo często pracownik socjalny trafia do rodziny, z której musi zabrać dziecko, bo mama jest na przykład w stanie upojenia alkoholowego i to dziecko zaprowadzić do rodziny zastępczej. Żeby troszeczkę temu dziecku poprawić nastrój, wymyśliliśmy taką przytulankę. Ona ma tutaj barwy oczywiście Opola. Nie ma niestety jeszcze imienia, bo właśnie na Placu Wolności 19 dzieci, które przyjdą, no, ogłosimy konkurs i mam nadzieję, że już nie będzie bezimienny, wymyślą takie fajne imię. To jest taki pajacyk z poduszeczką. Można się wypłakać, można się przytulić. Można też tutaj włożyć butelkę gorącego mleka i wypić, żeby się nie poparzyć. One się będą różniły, te pajacyki, kolorem czapeczki, żeby każde dziecko miało swojego pajacyka. A my będziemy apelować do wszystkich mieszkańców miasta Opola, żeby się włączyli w tą akcję i te pajacyki szyli. Może rady dzielnic, które szyły maseczki covidowe, no może jakieś nieformalne grupy, kluby. Nasze domy dziennego pobytu, seniorzy, już te pajacyki szyją. Szyją już te pajacyki w naszym restarcie osoby długotrwale bezrobotne. Czyli może to być taki przyjaciel i powiernik, bo dzieci potrzebują przyjaciół i powierników swoich największych sekretów. No to zapraszamy po prostu na imprezę 19 czerwca. Tak, o godzinie 10 startujemy i piknik będzie trwał do godziny 15. Ale również zapraszamy do naszego ośrodka pomocy rodzinie na Armii Krajowej 36. Jeśli ktoś z Państwa jest zainteresowany takim wsparciem dzieci z miasta Opola, to my przekonamy do tego i udzielimy wszelkich informacji. Dziękuję Pani serdecznie za rozmowę. Naszym dzisiejszym gościem była Pani Małgorzata Kozak, wicedyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. I pamiętajmy, że warto pomagać, a zwłaszcza bezbronnym dzieciom.